Cześć, dziś postaram się pokazać Wam jak wygląda proces realizacji fotoreportażu ze ślubu od pierwszego kontaktu do oddania zestawu ślubnego. Mówiąc o pierwszym kontakcie, mam na myśli działanie z Waszej strony: napisanie maila, telefon lub wiadomość na ulubionym medium społecznościowym. Dokładne informacje znajdziecie w zakładce Kontakt na mojej stronie www.ermurawski.pl. Wracając. Wasza wiadomość jest zazwyczaj zapytaniem dotyczącym dostępności terminu lub moich zasad pracy. Jeśli mam dostępny termin, a mój styl pracy Wam odpowiada, umawiamy się na spotkanie na żywo lub wideokonferencję. Oczywiście ja preferuję tę pierwszą formę, ale dostosuję się do Waszych możliwości. To pierwsze spotkanie traktuję jako zapoznawcze, podczas którego macie okazję rozwiać wszelkie wątpliwości, zorientować się w ofercie, możliwościach oraz zdecydować, czy chcecie ze mną współpracować. Nie musicie podejmować tej decyzji od razu. Prześpijcie się i dajcie mi znać na zajutrz. Umowę przejrzymy w trakcie spotkania, by nie było żadnych niejasności. Jeśli ustalicie, że to ja będę mógł opowiedzieć Waszą miłosną historię, podpisujecie i wysyłacie mi umowę. Następnie ja ją podpisuję i odsyłam. Ponadto w ciągu 7 dni od podpisania umowy należy wpłacić zadatek. Zadatek to bezzwrotna zaliczka i ma tę przewagę, że w sytuacji krytycznej, np. moja ciężka choroba, wypadek, zwracam Wam jego dwukrotność. Jest to więc przemyślane ubezpieczenie, zabezpieczenie umowy dla obu stron. Termin rezerwuję ostatecznie po zaksięgowaniu zadatku. Okej, okay, jesteśmy umówieni. Co dalej? Jeśli zdecydowaliście się na pakiet Platinum, przechodzimy do organizacji sesji narzeczeńskiej. Jeśli chcecie, mogę Was wspomóc w wyborze terminu i miejsca. Bardzo zależy mi, by miejsce sesji wiązało się z Waszymi cechami, pasjami i wspomnieniami. Zależy mi, by sesja narzeczeńska była wyjątkowa przez to, że jest Wasza. Więcej o sesji narzeczeńskiej mówię w filmie na ten temat. Tydzień lub dwa przed ślubem spotykamy się ponownie i omawiamy szczegóły przygotowań, ceremonii i wesela. Będąc fotografem ślubnym, przyświecam mi idea, że uwieczniam Waszą historię, ale to nie ja ją ustawiam. Podczas spotkania przedślubnego chcę poznać jak najwięcej szczegółów dotyczących najważniejszego dnia w Waszym życiu, ale to nie ja powinienem o nich decydować. Ja tylko zapisuję Wasze wspomnienia. Często zdarza mi się, że na tydzień przed ślubem są jeszcze niewiadome, które wyjaśnią się w ciągu najbliższych dni. Nie martwcie się tym. Informacje możecie dosłać mi mailem lub sms-em później. Te informacje mają mi ułatwić pracę, ale bez nich też sobie poradzę. Każdy reportaż czymś zaskakuje, to całkowicie normalne. Ja będę w cieniu, ale zawsze blisko, by uwiecznić nawet te niezaplanowane wspomnienia. Równolegle ja nawiązuję kontakt z pozostałymi Waszymi wykonawcami, takimi jak zespół muzyczny lub DJ, ekipa wideo i sala. Ustalam z nimi zasady współpracy, dzięki czemu podczas ślubu i wesela możecie być pewni, że będziemy współpracować, by zapewnić Wam najwyższą jakość usług. Przejdźmy do najważniejszego, dnia ślubu. Zaczynamy go przygotowaniami, ale pozwólcie, że nie będę ich tu szeroko opisywał, gdyż nagrałem już o tym film. I możecie go znaleźć pewnie w karcie. Po przygotowaniach i błogosławieństwie przyjeżdżamy do kościoła, gdzie odbywa się ślub. Fotografuję całą uroczystość, pozostając niezauważalnym. Staram się nie rzucać w oczy i być bezszelestnym, żeby nie zakłócać ceremonii. Liturgię traktuję z najwyższą powagą i szacunkiem. Po ślubie jest najlepszy moment na zrobienie zdjęcia grupowego i życzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy i gdzie najlepiej robić zdjęcie grupowe oraz co zrobić na wypadek niepogody, sprawdź mój film na ten temat. Jeśli to tylko możliwe, opuszczam Was przed końcem życzeń, by przygotować lampy błyskowe na sali weselnej. Jest to też chwila dla mnie, by zrobić zdjęcia udekorowanej sali i szczegółów. Ponadto przygotowuję dla Was pierwsze zdjęcia, które otrzymacie już za chwilę i będziecie mogli się nimi pochwalić w social mediach. Na weselu skupiam się na zaplanowanym przebiegu imprezy i jestem uważny na niespodzianki. Siedząc blisko Wodzireja, DJ-a lub zespołu muzycznego, wiem o wszystkim z małym wyprzedzeniem. Pomaga mi to reagować w zaskakujących sytuacjach. Fotografuję przede wszystkim ludzi, ich emocje i działania. Podczas tańca jestem w samym środku wydarzeń, zachowuję jednak pewien dystans i zmieniam fotografowane pary, by nie rozpraszać ich zbytnio w tańcu. W zależności od pakietu kończę przed lub po oczepinach. Jest to zresztą najwyższy czas, by zaprzestać fotografowania ludzi. Po 10 lub 12 godzinach fotografowania wyłączam sprzęt i się pakuję. Po uregulowaniu drugiej z trzech transz wychodzę i wracam do swojego miejsca noclegowego. Tam obrabiam kolejnych 15-30 zdjęć i wysyłam je wam w środku nocy. Możecie podziwiać swoją historię jeszcze przed pójściem spać lub podczas leniwej pobudki dnia następnego. Jeśli zdecydowaliście się na pakiet Gold lub Platinum, przechodzimy do realizacji sesji ślubnej. Jeśli jest to sesja w okolicy, na przykład w Waszym rodzinnym mieście, w którym dzień wcześniej odbył się ślub i wesele, polecam wykonać sesję dnia następnego w niedzielę. Wytryskacie autentycznością i przeżywacie wczorajszą ceremonię. To dobry czas na zdjęcia. Jeśli jednak zdecydujecie się na odległe miejsce sesji, takie jak góry lub morze, to w ciągu miesiąca po ślubie należy taką sesję odbyć. Kończąc, wspomnę o oddaniu fotoreportażu. Jeśli wybraliście pakiet Silver, to gotowy fotoreportaż oddaje w ciągu maksymalnie 15 dni roboczych od dnia ślubu i wesela. W pakietach Gold i Platinum mamy sesję ślubną, więc gotowy fotoreportaż oddaję w ciągu maksymalnie 15 dni roboczych, licząc od dnia sesji ślubnej. Jest to czas, w którym obrabiam wszystkie zdjęcia, wysyłam do laboratorium, które je wydrukuje i przygotowuje zestaw ślubny. Dla mnie oddanie fotoreportażu to kolejny element waszego przeżywania ślubu. Nie wysyłam wam linka do chmury. Wolę umówić się na spotkanie i wręczyć wam bogaty zestaw w towarzystwie dobrej kawy. Ewentualnie mogę nadać zestaw kurierem, ale kawy i atmosfery już nie. W zestawie jest eleganckie pudełko od 20 do 100 odbitek w rozmiarze 21 na 15 cm, duża fotoksiążka i pendrive z wszystkimi obrobionymi zdjęciami. W zależności od wybranego pakietu, skład zestawu może się różnić i takie informacje znajdują się w ofercie. Dzięki za oglądanie. Jeśli uważasz ten film za przydatny, zapraszam Cię do lajkowania filmu i subskrybowania kanału. Pomoże mi to tworzyć kolejne edukacyjne treści. Powodzenia w wyborze fotografa